mordować, spocznij. Czuwaj druh na oboźnia, druh na kryteria Solaris komenduje 6. gromadę ślubową przyjaciele kukusia Patka na apelu rozpoczynającym biwak. Stan 12 plus fotograf plus kamerzysta. Czuwaj druh na oboźnia, ochotniczka Inga Nowakowska melduje 5. gromadę słuchową na apelu rozpoczynającym biwak. Stan 16. Czuwaj druh na oboźnia, druh na Klaudia Wasserman melduje 9. gromadę słuchową wesołe ludki na apelu rozpoczynającym biwak. Stan 17 plus 1 wyskakujący z nienacka. Czuwaj druh na oboźnia, samarytanka Klaudia Rębacz melduje 4. gromadę słuchową czarodziejskie buciki na apelu rozpoczynającym biwak. Stan zgodnie sprawdzony. Czuwaj druh na oboźnia, druh na Klaudia Mory melduje 8. gromadę słuchową na apelu rozpoczynającym biwak. Stan 25 plus 1 wyjeżdża. Czuwaj druh na oboźnia, druh na Kornelia Gancerz melduje zestaw programowy na apelu rozpoczynającym biwak. Stan 4. Raport wstąp. Spocznij. Całość baczność? Na wprost do raportu patrz. Czuwaj druh na komendant. Samarytanka Oliwia Rybińska melduje biwak zuchowy chłopca ZKP Mielec na apel rozpoczynającym biwak. Stan zgodnie sprawdzony. Całość baczność? Zuchy? Czuj! Baczność? Związek Harcerstwa Polskiego. Komendant chówca imienia Antoniny Gamicowej w Mielcu. Mielec, 13 kwietnia 2018 roku. Spocznij. Dwa. Kufiec. 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów Komisji Komend Kursu. 2.3.1. Powołuję z dniem 13 kwietnia 2018 rok Komendę Biwaku Zuchowego i powołuję jej skład następujący drobny i drugi. KWD Marcelina Gruben, Komendant Biwaku. Służba. Druhna Marcelina Zalotyńska, Zastępca Komendanta do Spraw Programowych. Służba. Druhna Oliwia Rybińska, Zastępca Komendanta do Spraw Organizacyjnych i Obozów. Służba. Oraz Półmistrzynię Druhna Adrianny Majewską. 2.3.2. Mianuję opiekunem wychowawcą druhny i druhów. KWD Ida Szczecińska. KWD Daniel Świątek. Służba. KWD Małgorzata Panto. Służba. Mistrzynię Klaudia Wisterbeck. Służba. KWD Tomasz Słote. Czuwaj. Oraz całość baczność. Czuwaj. Rozkaz z podpisem komendant chówca. Harcmistrz Bartłomiej Marniak, HX. Spocznij. Wyobraźcie sobie tu pień, stary pełen pajęczyn i zakamarków za. W takim głośnie sam detektyw Robin widział ostatni raz brygadę detektywów. Podobno pan Hans kazał im odkryć tajemnicę straszyny zamieszkującą jej zamocznicę. Brygada podjęła to wyzwanie i niespodziewanie zaginęła. Cały świat ogarnął smutek i poczucie się. Nikt nie wiedział, co jest. Musimy ich odprawić. Skup jest większy głodny, więc może zjadł trucizny. Wena jest bardzo mądra. Może ktoś ją boli? A może ta pani, która wyjechała i chyba już poszło. Ale chciałem nikomu o tym nie powiedzieć. A co z tym głodem?
nawet najważniejsza. Jak proszę was bardzo, jeśli wam się coś dzieje, coś was boli, coś jest nie tak, zgłaszajcie to. Zgłaszajcie to albo do swoich druhen, do osób, które prowadzą zbiórki, do tych druhen lub druhów, których już znacie, albo do kogoś po prostu starszego, dobra? Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku do końca biwaku. I byłam w kilku salach już, rozmawiałam z wami i niektóre sale mają już taką osobę odpowiedzialną za ogólnie taki porządek i spokój w sali. Bardzo proszę, słuchajcie się tych osób wyznaczonych, bo potem będę się pytać tych osób, czy wszystko jest ok i jak się sprawujecie. Oczywiście dla tych, którzy zasłużą, będzie nagroda. I też ważna sprawa, utrzymujcie porządek w swoich salach. Tak jak dzisiaj, jeden z słuch podszedł do mnie z takim problemem, że coś tam się rozsypało, trzeba jakąś miotłę, coś jest nie tak, też zgłaszajcie, dobra? My tutaj jesteśmy od tego, żeby wam pomóc i żeby tutaj wszystkim było dobrze. To ode mnie tyle. Jakby się wam skończyło picie albo chcielibyście wody, to tutaj i u góry są takie baniaki wystawione duże. I tam można sobie podejść, naleć do butelki lub do kubeczka. Baczność, tył do zdjęcia razem.